Dzień dobry, firma Elektro Łukasz Kałka. Chciałbym Państwu pokazać kolejny montaż pompy LWD firmy Alfa Innotec. Pompa zamontowana jest około, jeszcze chyba nawet 2 miesięcy nie pracuje. Się będziemy podpisywać dokumenty od tej pompy. Pompa jest zamontowana w budynku o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Wcześniej tutaj było ogrzewanie z kotłem na ekogroszek. Instalacja jest pół na pół. 50% jest podłogowa, 50% jest to instalacja ogrzewania grzejnikowego. Jak we wszystkich instalacjach mamy tutaj bufor. Bufor jest 200-litrowy, zbiornik ciepłej wody użytkowej też jest 200 litrów. Także ta instalacja cała tutaj też została wymieniona. Mamy nowe rury miedziane, nowe pompy obiegowe, mieszacz. Jednostka tutaj na tej inwestycji, jednostka zewnętrzna jest też powieszona na ścianie. Tak jak widać, tutaj mamy szpilki zamontowane. Przewiercone jest to na wylot, żeby to było dosyć mocno zainstalowane i stabilnie. I tak wygląda nasza kolejna instalacja. Jak zawsze, tutaj rozdzielnica do zasilania pompy ciepła, wyposażona w licznik energii elektrycznej oraz wszystkie zabezpieczenia, tak jak w poprzednich naszych realizacjach. Także to jest kolejna nasza pompa. Jak to mniej więcej wygląda. A teraz jeszcze Państwu pokażę na zewnątrz jednostkę. I tutaj mamy jednostkę na zewnątrz, powieszoną, tak jak powiedziałem, na konsoli ściennej. Konsola ścienna, jak zawsze, firmy Alfa Innotec, żeby nie było problemów, że coś się urwało, czy coś miało za słabą obciążalność. Mamy pompę. Pompa jak zawsze jest powieszona wraz i zastosowany jest przepust ścienny. Widzimy, że on ładnie tutaj dolega. Nie ma żadnej przerwy. Wszystko jest zakryte. Dziękuję bardzo. Zapraszam do współpracy. Ewentualne pytania proszę pisać na YouTubie czy na mojego maila albo dzwonić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Łukasz Kałka.